Witamy wszystkich hodowców. Jest super pogoda. Gołąbki są trochę głodne. Otwieramy dzisiaj wszystko. Jest, nie wiem, 19 godzina. Nie obchodzi mnie to. Uciekną, to uciekną. Trochę im tu nasypiemy. Są bardzo głodne. Jest 80 świeżych gołębi. Tam woda mi się wylała. Otwieramy zaciąg. Czekaj, bo tam jakiś już skakuj. Zawiesił się gołąb. Muszę weź go wrzucić, bo mówię, co jest. Wskoczył moziak, proszę zobaczyć. Delikatnie to otworzymy. Co ma przyjść, to przyjdzie. Miałem to wczoraj otwierać. Ciemny, świeży, przywiezione 2-3 ciemne z Muławy. My gonimy. Otwarte. Świeży siat jeden. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze dwa chodzą świeże w górze. Ciemny, proszę zobaczyć. Nie chcę usiąść. Siada normalnie. Wczoraj przywiozłem 3 sztuki. Nie będę tego ruszał. Młodziaki tego wygonię. Wszystko jest otwarte.
pomalutku. Wszystkie wygonimy z dzwonika elegancko. Wszystkie gąbki teraz wygonimy z tego gębnika pomału. Jakie dzikie, Boże. Wszystko jest otwarte. Co ma być, to i tak będzie. 500 gnębi otworzonych. Jeszcze tego nie gonimy. Niech jedzą. Chętnie bym to pogonił. Dzisiaj mam dzień wolny, jutro mam dzień wolny. Taki Budapeszt. Majsz to niech idzie. Który się dzieje po 8 miesięcy. Ja bym to ruszył, nie? Flagą. Ale nie, za dużo. Damy pauzę. Zobaczymy, co tam jest. Za chwilę przyjdę. Kontynuujemy dalej. Tu pan prezes przyszedł. Co gołębie pilnuje. Co panie Leszku, jak hodowla? Kiepsko, kiepsko. A z jakiego powodu kiepsko? No nie chcą latać w ogóle. Bo nie puszczamy. Dzisiaj to otworzyliśmy. Proszę zobaczyć. 80 gołębi świeżych. Nie gonimy, spokojnie. Jutro też to otworzymy. Tak z parę dni i ruszamy je. Pan Leszek tutaj będzie miał flagę, mu kupię ładną. Ale je trzymał, Leszku, tak czy nie. Ale to Andrzej, ty akurat teraz nie jest pogoda na ganianie. Ale niech se przelecą se. Chyba, rano. Że wstałbyś o 5 rano. I o 5 rano. To młodziaki, zobacz jak one silne, zobacz, że one pójdą. Ty, dlatego mówię, o 5, ale to o 5 rano. Wtedy jeszcze jest chłód. I nawet jak ktoś pójdzie gdzieś dalej, to jest, ma cały dzień do tego, żeby... Siedzimy dalej. Żeby ich nie płoszyć. Naprawdę z 70 jest dobrze świeżych, co?
Ile jest dziś? A ja wiem, że tak. Samych Rumunów jest 10, tak? No. Budapesztów. Przy Rumun jeden tylko był oblatany. Białolotów jest 4. A młodziaków ile nieoblatanych, no tak? Setka. A już takie silne. Nawet puściłem tego wyszpanca i bociana pana Lisa. Puściłeś? No, będę trzymał tam ich. No ja nie goniłem, nic się nie wyderwało, Leszku. Tylko one nie wiedzą, one myślą, że zamknięte są. No bo one myślą, że zamknięte, że góra jest, wiesz co? Weź im powiedz. No już chciałem flagę przecież, mówię, zaraz będziesz krzyczał na mnie. Ale żebyś im powiedział, że są otwarte, to może by próbowały, a jak nie wiedzą, to nie próbują nawet. Jakiś taki nierozgarnik jesteś. Tak? Tak, trzeba im powiedzieć. No. Jeden tutaj siadł na łapciaty, jakiś siadł na dach, wiesz? Ale wodziak? Nie, ten miedziany łapciaty. Usypnęłem im. Moje stare są przyzwyczajone. Chodź, siądziesz tu, ho. Idź po malutku i z tamtej strony. Ale karmiki puste, pszenice wyżarły, ty. Zobaczyły mnie, to mało nie ze... Siatki mało nie rozerwały. Zrobiłem im dobrą mieszankę, zobacz. Zjedzą. No ale ty nie kupiłeś tam od tego? Nie kupiłem, bo się pokłóciłem z tym. I zostawiłeś go tu, tak? Tak. Oddał mi 400 zł. 380 za 4 worki. Jak nie przeważy, to zobaczysz, że tam jest mniej. Proszę Państwa, to właśnie moje gołąbki, które miały zdechnąć, co pozdychały. Dzisiaj się wkurzyłem trochę. Za szybko sprzedaliśmy towar. Tanio puściłem i szybko poszło. Ponad tonę, to co? To tyle miałeś ponad tonę? No. 520 koszy. To miałeś i tu, i z tyłu, nie, tak? Tylko z przodu. Tylko z przodu, ile ci koszy chodzi? No. Patrz, jak dwa młodziaki se walczą, zobacz, dwa młodziaki. U pana Leszka jeszcze w gojemniku tam jest 20 gołąbków. A to ten. Ale fajnie lata, nie? Ale niektóre ciemne tak mają, że na ogon siadają. To? Puściłem wszystko. Obcy, świeży. Nete ogrocha nawet tego. Szpanca miałem. Kiedyś ogon wyrwałem, jak kiznął o ziemię, to musiałem, że się zabić. Szedł w górę, klep na ogonie i w dół. Ruszymy to trochę, czy nie? Nie, co? Za duszno. Nie ma sensu. Po dachach pójdą, nie? Tak. Zlecam po dachach. Nie lepiej, niech one się tak chodzą. Wyjdą tu, położą kamyków, trochę nas pozbierają, więc trawki poskubią. Thank you.
No już wszystko jest otwarte, to w nosie, to co? Nie będę łapał. Otwieram, gonię i... Nie, Leszek, co? Ale tak z 4 razy zrobimy, nie? Co? Patrz jak młodziak, patrz jak co młodziak, widzisz? Zobacz. Te staruchy to się nie boją. Na lampie siedzą. Tak to mnie otworzył. Mówię, wody nie mają, mają. Konewki jutro pojadę kupić i tą folię wyrwę, wiesz? O 7 wstanę. No tam ziemię. I przywiozę przyczepę. Muszę 2 busy ściągnąć z rynku. Stoją tam. No stoją do piątku. Na gdzie? Chyba jeden otwarty nawet. Nie mam. Co wygonicie z budy jeszcze raz? Po co, zostaw. Co się kolci? Zaczniesz wyganiać budy, to się zaczną grywać. Nie. Nie, normalnie. Nagrywaj, ja idę wygonić. Po co to być? Trzymaj. Tak otrzymaj. Obserwuj tego. Wygonię raz, daj tam nic. Patrzcie, co wczesne mamy. Zagrzeł się aż. Co ty gadasz? Temu? Dobra, wszystko jest znowu wygonione drugi raz. Pogoda jest chłodno, fajnie. Dobra, pozdrawiamy wszystkich,
Pomału zaczynamy to ruszać. Jeszcze parę dni takim pozwolimy wychodzić. Komu się film dzisiejszy podobał, prosimy o łapkę w górę. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich hodowców i dobrych lotów.